Czechowice-Dziedzice to miasto ludzi młodych. Zresztą nasze hasło promocyjne Czechowice-Dziedzice, miasto z zapałem, to jak najbardziej potwierdza i udowadnia w tym sensie, bo przecież zapał, twórcze myślenie, działanie jest domeną młodych ludzi i świetnie się to właśnie w tej formule wypełnia. Chcieliśmy zaproponować naszemu społeczeństwu inną formę rozrywki i zabawy bez wszelkich używek, co dzisiaj nie jest łatwym wyzwaniem, mimo tego zdecydowaliśmy się i robimy już to po raz szósty i jak widać ta propozycja nasza spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. Wychowywanie w trzeźwości nie zaczyna się w wieku dojrzałego życia, ale trzeba już zaczynać kształtować młode umysły, ich świadomość i pokazywać, że można inaczej. I my to robimy, nazywając to pracą od podstaw, wierząc, że w przyszłości to w jakiś sposób będzie procentować. Zabawa niekoniecznie musi być przy piwie i przy alkoholu. Podczas tego pikniku nie ma żadnego alkoholu, w żadnej postaci. Sklepy w okolicy nie sprzedają alkoholu. Po pierwszych latach, po pierwszych edycjach mamy pełną współpracę z placówkami handlowymi, z ludźmi, którzy prowadzą tutaj działalność gastronomiczną. Dopóki piknik trwa, nigdzie nie można kupić alkoholu. I taka była idea, czyli można się pięknie bawić, można miło spędzać czas i rodzice świadomi przychodzą tutaj, jak Państwo widzicie, z najmniejszymi dziećmi. One nie widzą złych wzorców. Taka jest idea tego pikniku. Komisja wymyśliła piknik rodzinny przy fontannie, władze miejskie nas w tym poparły, a sponsorzy nam dali środki do tego, żeby taki pierwszy piknik 6 lat temu zorganizować. W tym roku jest to już 6. edycja tego pikniku, który jest początkiem całej akcji mającej na celu profilaktykę uzależnień, jaką jest jesienna szkoła profilaktyki. Ciężkie chmury kołują nad miastem, życie nie smakuje tak. Nasza współpraca rozpoczęła się 6 lat temu, kiedy to Urząd Miasta złożył nam ofertę wspólnej organizacji wraz z komisją pikniku rodzinnego, na którym będzie promowana idea zdrowego stylu życia, jak również przeciwdziałania alkoholizmowi. My podjęliśmy tę inicjatywę, gdyż uważamy, że wspieranie tego typu spraw jest zgodne z ideami naszego patrona Franciszka Stefczyka. Kasa Stefczyka na tle innych podmiotów finansowych wyróżnia się tym, że my nie tylko działamy jako instytucja finansowa, ale również wspieramy te lokalne społeczności. Na nasz odzew, na naszą prośbę wsparła nas, pomagając zorganizować atrakcje dla dzieci. Do dzisiaj są sponsorem, którego my bardzo wysoko cenimy, dlatego że oni postawili na to, na co nikt nigdy nie zwracał uwagi, że nie wszędzie tam, gdzie jest alkohol, może być dobra zabawa. Bez alkoholu równie można się dobrze bawić, pokazując dzieciom, jak to powinno wyglądać.